twardo było takie w Wetlinie. To żeby nie z tego, jak w marszu szybko, to podjeżdżałem do Lady, koń brał kufel, spijał piwo, ja drugi, i tak żeśmy pili w jednym czasie i jazda dalej. Mam konia z grzywą rozwianą, spod kowy błysnęła skra. Gdy wioską pachnie mu siano, wesoło rszy, ha, ha, ha. Mój koń, mój koń, mój koń. Mój koń, mój koń, mój koń, polubił się na koni. Mam szałas na Połoninie, piękniejszy niż w mieście dom. Już mówią o tym w Wetlinie i dziwią się, ho, ho, ho. Wśród gór mój dom. Wśród gór, wśród gór mój dom i wiatr ze wszystkich stron. To był 62 rok. Chodziłem za jagodami, zbierałem jagody, szukałem miejsca, gdzie występują jagody, no i spotkałem tą chatę. Był to opuszczony obiekt po wojsku. No i zainteresowało mnie to, taka samotna chata stoi wśród gór. Przystąpiąc do remontu, trzeba było rozbierać te ściany, przynajmniej tą frontową, pierwszą i połowę bocznych ścian. Podmurówkę wykonałem z cegły, a żeby murować, to trzeba było ją wciągnąć na górę. Po 30 cegieł przypinałem do kulbaki na konia i sam jeszcze dwie niosłem. I tak żeśmy kursowali, aż około 3000 cegieł zostało wyniesione na górę. No do tego zaprawa i tak dalej. Rzeczywiście tutaj z tą chatą się borykałem i tą piosenkę już było słychać w eterze i turyści zaczęli śpiewać. No, proszę teraz, wersja Białogruszowa z Łączarszym, jakby była dla mnie dedykowana. No i to był główny ten bater, się, no bo się przeszedłem tylko przy schronisku. I jakoś tak wrosłem w ten klimat. To z dziewczynami człowiek też gonił. W każdym razie później spotkałem Urszulę, no i przywiozłem ją tu na koniu. Mam pannę w sukni niebieskiej i oczy niebieskie ma, a mieszka pod samym Leskiem, odwiedzam ją, tralala. Mój koń co noc tam gna, a wiatr na grzywie gra. W czasie któregoś tam z kolei wyjazdu, późną jesienią, zrobiłem zapasy na zimę, załadowałem całe auto. Ponieważ już śnieg spadł, więc założyłem łańcuszki. Łańcuszki były o 4 ogniwka za długie. I tak kałatało, aż przerwało przewód hamulcowy, o czym nie wiedziałem. Gdy już prawie na płaskie wjeżdżałem, w tym momencie wyskoczył reduktor. W ten czas nie ma żadnego biegu, nic nie trzyma. No ale to się zdarzało, więc po hamulcu. Hamulca nie ma, bo jest przewód przerwany. Z chwilą, jak to się po prostu, a w międzyczasie już szybkości nabrało i bierze mnie do tyłu. Goni, wyskoczyć nie ma możliwości, bo jest parów. I no tylko steruje kierownicą, żeby uderzył tyłem o skarpę jakąś, żeby się zatrzymał. Ale on przyspiesza i nagle tylko bum zrobiło. Walnęło w kamień i czułem, jak auto unosi do góry. Poszedłem do góry i przez głowę po prostu to auto się przewróciło. Słuchałem jeszcze łoskot tego gniecionego żelastwa, ale drzwi się na szczęście otworzyły. Ja się znalazłem w szparze tych drzwi. No i cisza. Nie wiem, jak długo trwała, bo
Obudził mnie skowyt psa, który był na samej górze też w gwałcie przygnieciony tymi skrzynkami. Jabłka, kartofle i tak dalej. To się wszystko rozsypało. No, pozbierałem się jakoś, wydarłem się z tego. No ale dalej musiałem odpocząć, bo nie bardzo mogłem się poruszać. No ale na szczęście dowlokłem się do schroniska. Tam byli znajomi, troszkę ludzi, turystów. Przyszli tu zabezpieczyć te pomidory, te jabłka. No a ja po czasie ściągnąłem auto detem. Taka to była przygoda, ale ocalałem, dzięki Bogu. Skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb. Serem przykładał i dzielił się z psem, tyle szczęściego to z sobą miał. Władzie nad auto tu przychodził tak styczeń, grudzień, styczeń najczęściej. Posiedział 2-3 dni, troszkę żeśmy zjadli, troszkę wypili. No i Władzie opowiada, że trzeba iść na rogi. Oczywiście stąd miał start. W kierunku tu zatwarnicy, na stoły, tam o, tak sobie pochodzić na dwarnik kamień. W końcu mówi, wiesz co Lutek, nie, ja odpuszczę teraz, bo to kręci, śniegiem wsypie. Mówi, odpuszczę, tak za 2-3 tygodnie przyjdę, bo to teraz te myzy tylko rzucają, te rogi, mówi, to takie słabe, ja pójdę na te większe, na te luty. Przychodzi w luty, znowu 2-3 dni siedzimy, odkłada na marzec, bo to już będą zupełnie te grube rogi takie, 18-taki. Ale kończyło się, znaczy czasami wychodził, brał do plecaka konserwy, coś tam jeszcze też zakręcanego i wychodził. No zszedł do następnej bazy, gdzieś tam miał na chmielu czy gdzie i po drodze coś tam znalazł. Wojtek Belon, piosenkarz, kompozytor, fajny kolega, też już nie żyje. Natomiast znalazł się tu też przypadkowo, z Buzka-Zdroju pochodził, drapał się na połoninę, a że był dusza człowiek, od razu został przyjęty przez środowisko tutaj, bo przycupnął tutaj, posiedział chwilę. A i później coraz szersze kręgi nawiązywał znajomość, bo był takim przyjaznym, dobrym człowiekiem. Nawiązywał kontakt bezpośrednio, a lubiał przyrodę. No prowadziłem Wojtka właśnie pod Kudłowieczyk, tam jest ta kraina tych karbowatych, kręconych buków. Jemu to się bardzo podobało, on tam przesiadywał, coś myślał, coś tworzył, zapisywał. I tak podejrzewam, że powstała nazwa Wolna Grupa Bukowina. I temat był też taki właśnie o ludziach tutaj żyjących w Bieszczadach i o przyrodzie. Bukowinie góry w niebie rozstrzępione, w Bukowinie rosną skrzydła świętym bukom, minął dzień wiatrem swa, rozdzwoniony. Chociaż gwiazdy mnie prowadzą, ciągle szukam. Na przetrwanie schronisko pracuje przez zimę. Natomiast jest rozkosz dla po prostu dla samego tego, że jesteśmy tutaj. Raz, że przyjemnie jest, jak człowiek przychodzi zmordowany, wypluty już, no i potrzebuje ciepła.
tego dostaję, ma. A równocześnie ja sobie też jestem swobodny, też mogę wyskoczyć na skuter, wyskoczyć na narty. Przyjeżdżam i lubię tą siłę tej zimy, te sople, które wiszą, to oblodzenie schroniska. Ociepli mi tak, jak przychodzi taki szron, to zaszroni całe schronisko. Jest ciepło, jak w ulu po prostu jesteśmy. Bywa tak, że po prostu cały czas jest ciemno. Dlaczego ciemno? Okazuje się, że po prostu okna są zasypane śniegiem. Nie ma światła, nie ma niczego. Cisza. No to już wiemy, o co chodzi. Przez górne okno trzeba wyjść, odkopać śnieg, zrobić światło do okna, no i przynieść drewka, rozpalić, cieszyć się dniem, który trwa. Przez zimę to kilkadziesiąt ton przerzuca się tego śniegu, dlatego że utrzymujemy tę drogę między przełęczą a schroniskiem. To jest żółty szlak. Jest utrzymany z reguły, ale to naprawdę trzeba przerzucić tego śniegu. Ktoś ocenia człowieka. Ja nie byłem próżniakiem, nie ociągałem się. Robiłem od dzieciństwa i od młodych lat, jak już tu nazywam młode lata, pobyt w Bieszczadach. Ja rzeczywiście zapieprzałem, to są setki ton, dziesiątki ton, setki ton nawet materiału wciągłem tutaj na połoninę. Przeżywałem różne okresy politycznych zawirowań, programu rozwoju Bieszczad. To wszystko w łeb wzięło. Ja cały czas trwam swoim systemem, pracuję dalej. Ja wiem, że dostałem oznaczenie, jestem wdzięczny, a nie wiedziałem, że aż tak wysokie. Postanowienie z dnia 2 sierpnia 2002 roku pan Ludwik Pińczuk odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. To było normalne źródełko. Puszką po konserwie nabierało się wody do wiadra, nosiłki i dwa wiadra z boku do schroniska. Dwa wiadra, no to po 12 litrów, 24 litry brało się. Tylko że to było, bo nie było kadistrów, dlatego się w wiaderkach nosiło. Ale to już trawa. Po prostu nasionka wpadały do tej wody, także litr wody trzeba było odrzucić, bo trzeba było zebrać tą wodę. No ale turysta wszystko wypije. Z sokiem mieszało się i tak dalej. Następnie nosiło się wodę w nosiłkach i brało się karnisterek 30 litrów. I też nosiłem to 3, 4, 5 razy dziennie trzeba było latać po tą wodę. Następnie koniem budziłem na kulbasa. Następnie osiołka jeszcze, przybył osiołek.
No a w tej chwili już podjeżdżam samochodem, ujęcie wody, dwa osadniki po trzy kręgi, także jest zapas około 1000 litrów, ponad 1000 litrów wody mam z zapasu. Nawet jak susza była, to nie zagrażało schroniskowi, że będzie bez wody. Kiedy pada deszcz i lśni wokół nas, trawa podnosi źdźbła i zieleni się liść. Kiedy pada deszcz, kiedy pada deszcz, gdzie podział się tamten deszcz? Pada inny deszcz, pada już od lat, lecz trawy nie ma i nie ma drzew, a ten, który stał, patrząc jak ten szal śni, nie zobaczy już nic, nie zapyta. Gdzie podział się tamten deszcz? Kiedy wieje wiatr, niebem wstrząsa dreszcz, liście tańczą w takt pieśni starej jak świat. Kiedy wieje wiatr, kiedy wieje wiatr, gdzie podział się tamten wiatr?